This morning, dzisiaj o poranku, I want to talk about the end time church. Chciałbym porozmawiać trochę na temat Kościoła czasów ostatecznych. You see, the church of Jesus Christ, widzicie, Kościół Jezusa Chrystusa will not leave this world defeated. Nie opuści tego świata pokonany. Because Jesus declared, ponieważ Jezus powiedział, that the gates of hell will not prevail against the church. Że nawet bramy piekielne nie przemogą Kościoła. So the end time church, także Kościół czasów ostatecznych, the end time church, Kościół czasów ostatecznych, will be a glorious church. Będzie Kościołem pełnym chwały. Come on. No dalej. But does not care what denomination or what affiliation you are part of. Bóg nie dba o denominację, do której przynależysz. He is looking for individuals whose hearts are burning towards him. Nie, on szuka jednostek, których serca płoną dla niego. So we're going to look at some passages of scripture. Także dzisiaj przyjrzymy się pewnym fragmentom pisma. To understand how we can align ourselves with what is coming. Abyśmy byli w stanie zrozumieć, w jaki sposób możemy dostosować się do tego, co nadchodzi. Ephesians 1 and 3, w Efezjan 1:3 it says that God has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places. Jest napisane, że Bóg już pobłogosławi nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebieskich. You see, as far as heaven is concerned, widzicie, jak długo mówimy o niebie, you are already blessed. Ty już jesteś ubłogosławiony. You are already anointed. Już jesteś namaszczony. You are already full of the Spirit. Już jesteś pełen ducha. You see, our assignment, widzisz, nasze zadanie is to bring that spiritual reality into the physical reality. Polega na tym, że musimy sprowadzić tą rzeczywistość duchową do rzeczywistości fizycznej. When you cut off that spiritual reality, ponieważ jeżeli odetniesz się od tej rzeczywistości duchowej, it is when you become ineffective in your assignment. Wtedy stajesz się osobą, która jest nieefektywna w zadaniu, do którego została powołana. You see, in the spiritual reality, widzisz, w rzeczywistości duchowej, everything has already happened. Wszystko już się dokonało. Has already happened. To już się dokonało. That's why, i oto dlaczego, when God called Jeremiah, kiedy Bóg powoływał Jeremiasza, he said, before you were ever born, powiedział, zanim się jeszcze narodziłeś, I already call you as a prophet. Ja już cię powołałem na proroka. As far as heaven is concerned, it's already done. Więc jak długo mówimy tutaj o niebie, to już się wykonało. Already done. To już się wykonało. Already finished. To już się zakończyło. All you have to do, i jedyne, co musisz zrobić, is take your physical reality, to musisz wziąć tą rzeczywistość fizyczną and merge it with your spiritual reality. I musisz ją połączyć z rzeczywistością duchową. Hallelujah. Hallelujah. I hope you are following me. Mam nadzieję, że za mną nadążacie. Because we want to go a little bit deeper. Ponieważ idziemy jeszcze głębiej. Right? In Matthew 27, w Mateusza 27, verse 51, w wersecie 51, it says when Jesus died, jest napisane to, że kiedy Jezus umarł, the curtain in the temple was torn in two pieces. Zasłona świątyni rozerwała się na pół, na dwa kawałki. It says it tore from the top all the way to the bottom. I jest napisane, że to się dokonało od góry aż do samego dołu. And the earth began to shake. Następnie ziemia się zatrzęsła. You see, in the tabernacle there are two curtains. Widzicie, w świątyni były dwie zasłony. One is the curtain that is between the outer court and the holy place. I jedna z tych zasłon znajdowała się między dziedzińcem zewnętrznym a miejscem świętym. The second curtain, ale is druga, between the holy place and the holy of holies. Znajdowała się między miejscem świętym a miejscem najświętszym. You see, the curtain that tore was not the one between the outer court and the holy place. I widzicie, ta zasłona, która się rozerwała, to nie była ta zasłona między dziedzińcem zewnętrznym a miejscem świętym. But the curtain that tore was between the holy place and the holy of holies. Ale ta zasłona, która została rozerwana, znajdowała się między miejscem świętym a najświętszym. So we can see right here,
Także widzimy tutaj, the sequence of this curtain tearing, że kiedy rozrywana jest ta zasłona, had nothing to do with the Old Testament. To ta kolejność nie ma nic do czynienia ze Starym Testamentem. Because the Old Testament, ponieważ w Starym Testamencie, it was still based on rituals. Wszystko było oparte o rytuały. It was still based on ceremonies. O ceremonie. But the curtain tore inside the holy place and the holy of holies. Ale zasłona jednak rozerwała się pomiędzy miejscem świętszym a najświętszym. So right there we get a clue. Także tutaj znajdujemy pewną wskazówkę. This was done for the New Testament church. To zostało dokonane dla kościoła nowotestamentowego. For the New Testament church. Dla kościoła nowotestamentowego. He tore the holy of holies and the holy place and made it one. Więc zasłona się rozerwała i miejsce święte i najświętsze stało się jedno. There was a coming together. To się zjednoczyło. Of two dimensions. Te dwa wymiary. Right? Tak? And so what is happening here? Więc to co tutaj widzimy? When the holy of holies was open. To że kiedy otwarło się miejsce najświętsze. The greater. To co było większym. Will always affect the lesser. Wpływa i zawsze będzie wpływało na to, co jest mniejsze. What am I saying? O co mi tutaj chodzi? There are three compartments in the tabernacle. W świątyni znajdowały się trzy... Był podział na trzy miejsca. Outer court. Był dziedziniec zewnętrzny. Holy place. Miejsce święte. Holy of holies. I miejsce najświętsze. We also have three compartments. I podobnie jest z nami. Body. My mamy ciało. Soul. Mamy duszę. And spirit. I mamy ducha. Similar. Bardzo podobne. So when the curtain was torn, także kiedy zasłona została rozdarta, what happened? To co się stało? Is now your spirit man? To oznacza to, że teraz twój duchowy człowiek starts impacting, zaczyna wpływać your soul man. Na tego człowieka duszewnego. There is a transformation. Więc dochodzi do transformacji of your soul man, twojego człowieka duszewnego, that never happened before, która się wcześniej nie dokonała, in the New Testament, ale w Nowym Testamencie has opened. To się otworzyło. That's why, i oto dlaczego the Apostle Paul said, apostoł Paweł powiedział, what Moses saw, że to, co Mojżesz widział, was passing glory. To była chwała, która była mijająca, ulotna. Come on, come on. No dalej. Get this. Złapcie to. Passing glory. Chwała, która mija, jest ulotna. That guy. Ten człowiek. He had a pillar of fire. On widział słup ognia. And a cloud of glory. I obłok chwały. Following him. I one za nim szły. Can you imagine? Czy jesteś w stanie sobie to wyobrazić? You walk down the street. Idziesz sobie przez ulicę. You got a pillar of fire. I jest oto słup ognia. And a cloud of glory. I obłok chwały. Walking with you. I one idą razem z tobą. I don't know what you're thinking. Ja nie wiem, co ty sobie myślisz. But if I see a guy like that. Ale gdybym ja zobaczył człowieka tego pokroju. I will run. Uciekałbym. Because that's not to me passing glory. Ponieważ dla mnie nie wygląda to jak chwała, która jest ulotna. So Paul is saying, aczkolwiek Paweł tu mówi, that dimension, że ten poziom, that intensity, że ta intensywność, that magnitude, ta wielkość i ogrom, is passing glory. To ulotna chwała. Because, ponieważ God has reserved, Bóg odstawił, zarezerwował the best najlepsze for his church. Dla swojego kościoła. For his church. Dla swojego kościoła. You know why? I wiecie dlaczego? Because his church, ponieważ jego kościół is his bride. Jest jego oblubienicą. Hallelujah! Hallelujah! Is his bride. To jego oblubienica. Amen. Amen. Let's go on. Idźmy dalej. Right, so what we see here. Także to, co tutaj widzimy. Right, that the curtain was open. To
to to, że została rozdarta zasłona. The glory begins to invade. I chwała zaczyna swoją inwazję. But what type of a glory is this? Ale o jakim rodzaju chwały tutaj mówimy? You see, when the priest saw the curtain tore, widzicie, kiedy kapłan zobaczył rozdartą zasłonę, they just looked at it. Oni po prostu spojrzeli. Ah, curtain tore. O, rozdarła się zasłona. Get that dude to come and sew it back again. A niech podejdzie ten czy owy i niech to zszyje na nowo. What they did not recognize, to, czego oni nie rozpoznali, the curtain, to to, że zasłona did not tear here. Ona się tutaj nie rozerwała. The curtain, zasłona tore there. Ona się tam rozerwała. It tore there. Ona się tam rozerwała. Because ponieważ spiritual reality, duchowa rzeczywistość, is actual reality. Jest tą rzeczywistością, która jest prawdziwa. That is the reality. To jest rzeczywistość. This is the reaction. To jest tylko reakcja na tą rzeczywistość. Come on, peel those eyes. No dalej, przytrzyjmy oczy. Peel those eyes. Przytrzyjmy. We want to see what tore. Ponieważ chcemy zobaczyć, co tak naprawdę się rozerwało. Revelation. Idźmy do objawienia. Chapter 4. Rozdziału 4. Let's read from verse 2. I przeczytajmy od wersetu 2. Yeah, let's go ahead and read verse 2, verse 3 and 4. Werset 2, 3 i 4. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha, a oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnoolowego, a dookoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony, a na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Let's read verse 5. Teraz werset 5. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się 7 ognistych pochodni, które są 7 duchami Boga. And let's read last verse 9. Werset 9. A gdy stworzenia oddały chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków. So what it shows us here, to, co my tu widzimy, this is the actual throne of God. To jest tron Boży. The tabernacle, świątynia, was just a small picture. To był tylko mała ilustracja. Moses calls it a pattern. Mojżesz nazywa to wzorem. But the reality, aczkolwiek rzeczywistość, was what we just read. To jest to, o czym tu przed chwilą czytaliśmy. The dimension that this passage is describing, i ten poziom, który ten fragment tutaj opisuje, for ages that was shut. On przez wieki był zamknięty. When the curtain tore. Ale kiedy zasłona się rozerwała. Now this dimension of glory. Teraz ten poziom chwały is available for the church of Jesus Christ. Jest dostępny dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Come on. No dalej. When the real curtain, i kiedy ta rzeczywista zasłona, open in heaven, otwarła się w niebie, something happened. Coś się zadziało. That's why, i oto dlaczego, when the curtain on the earth was cut in two, kiedy ta zasłona na ziemi została rozerwana, the earth began to shake. Ziemia się zatrzęsła. You see what God did? Widzicie to, czego Bóg dokonał? He took the future. On wziął to, co było w przyszłości, wziął przyszłość. And brought it to the present. I przeniósł ją do teraźniejszości. He took the potential of the future. On wziął potencjał przyszłości. He took the glory of the future. On wziął chwałę, która jest w przyszłości. And brought it to the present. I przeniósł ją do teraźniejszości. That's why, i oto dlaczego,
What's coming? To, co nadchodzi, is the glorious church. To chwalebny kościół. Where the glory, bo kiedy chwała, is coming upon the last days church, nadejdzie na kościół czasów ostatecznych, like never seen before. To będzie to coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. So when the curtain was open, także kiedy zasłona została rozdarta, there was three dimensions of God that was revealed. Zostały nam objawione trzy poziomy Boże. Number one, po pierwsze, was the works of God. To były dzieła Boże. Because when the curtain was torn, ponieważ kiedy zasłona została rozdarta, the angels and the archangels, aniołowie i archaniołowie, were revealed. Zostali objawieni. So the works of God, także, were revealed. Także dzieła Boże zostały w ten sposób objawione. Number two, po drugie, it says powers, dominions and authorities. Po drugie, moce, zwierzchności, autorytety. This is the different dimension of God's power. I to reprezentuje inny poziom Bożej mocy. This describes the government of God coming on the earth. To reprezentuje rządy Boże, które nadejdą na ziemię. So the second part, także ta druga część, is where we see the authority, the fullness of God's government coming on the earth. Widzimy pełnię autorytetów Bożych rządów, które przyjdą na ziemię. And number three, i po trzecie, it says thrones, seraphims and cherubims. Widzimy serafiny, cherubiny i trony. And this third level, i na tym poziomie, is how we describe the Shekinah glory of God. To jest to, co opisujemy jako chwała Szekina Boża. The works of God, dzieła Boże, the government of God, rządy Boże, and the glory of God, i chwała Boża. The last days church, kościół czasów ostatecznych, will see the works of God like never seen before. Zobaczyć dzieła Boże w wymiarze, jakich jeszcze nie doświadczyliśmy. It will see the authority of God like never seen before. Zobaczymy autorytet Boży, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. And last but not least, a na samym końcu, ale nie jest to mniej ważne, it will see the glory of God like never seen before. Zobaczymy chwałę Bożą w wymiarze, jakiej jeszcze nie uchwyciliśmy. Hallelujah! Hallelujah! I want you to lift up your hand. Ja chciałbym, żebyście teraz podnieśli swoje dłonie. Lift up your hand. Podnieśmy swoje dłonie. You see, this glory is coming. Ponieważ widzicie, ta chwała nadchodzi. We cannot miss it. I my nie możemy się z nią minąć. Just lift up your hand. Dlatego podnieśmy nasze dłonie. I'm going to talk about the seven dimension, how it comes. I będę teraz mówił na temat siedmiu poziomów, w jaki sposób ona przychodzi. But before I talk about how it comes, ale zanim zacznę o tym mówić, I wanted to remove every limitation. Ja chciałbym, żeby teraz zostało usunięte wszelkie ograniczenie. What we have seen is nothing. Ponieważ to, co już widzieliśmy, to tak naprawdę nic. Nothing. Nic. Nothing. Nic. What is coming? Bo to, co nadchodzi, is far more glorious. Jest o wiele bardziej chwalebne. Glorious. Chwalebne. I want you to ask the Lord. I chciałbym prosić Pana, to align your heart, żeby pomógł nam, żeby twoje serce było w jedności with this coming glory, z tą nadchodzącą chwałą, where we will be changed, tak abyśmy zostali przemienieni, we will be transformed, zmienieni i przetransformowani całkowicie into this glorious church. Abyśmy stali się tą chwalebną oblubienicą. We will not be a bunch of denominations running around. A nie tylko jakąś tam grupą denominacji tu czy tam. We will not just be a bunch of churches running around. Grupą kościołów. But we will be the reflection of Jesus on the earth. Ale będziemy odbiciem Jezusa na ziemi. Walking in his glory. Chodzącymi w jego chwale. I want to be part of it. I ja chcę być tego częścią. I want to receive it. Ja chcę to odebrać, I want to align myself in it. Ja chcę się z tym zgodzić. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Come on, let's give Jesus praise. Oddajmy chwałę Jezusowi oklaskami.
Let's go quickly. Idźmy teraz dalej. Revelation chapter 1 and verse 5. Objawienie 5, werset 5. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie: nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać 7 jej pieczęci. So it says, także widzimy tutaj, this potential was not open until the lamb came. Że ten potencjał nie został otworzony, zanim nie przyszedł baranek. Because only the lamb had the authority to open this potential. Ponieważ tylko baranek nosił w sobie autorytet, który umożliwił mu otwarcie tego potencjału. And then it says, i tutaj jest napisane this również, potential is in a scroll, że ten potencjał został zapieczętowany with 7 seals. 7 pieczęciami. So it gives us a picture of what is coming. I to daje nam obraz tego, co nadchodzi. Because what is coming, ponieważ to, co nadchodzi, is connected with the number 7. Jest połączone z liczbą 7. So let's look at what is coming. I przyjrzyjmy się temu, co nadchodzi. So the last days church, Kościół czasów ostatecznych, will not just have Holy Spirit 1.0. Nie będzie miał tylko 0,1% Ducha Świętego. But the last days church, ale Kościół czasów ostatecznych, will have Holy Spirit 7.0. Będzie miał 7-krotny potencjał Ducha Świętego. 7.0. 7-krotny potencjał Ducha Świętego. Let's look at the number 7 very quickly. Więc przyjrzyjmy się tej liczbie 7. Joshua walked around the walls 7 times. Po pierwsze, Jozue otoczył mury 7 razy. 7 means 7 oznacza everything, że wszystko, that is a stronghold before you now, co jest, wydaje się być teraz warownią przed it tobą, will be defeated. To będzie pokonane. It will be defeated. To będzie zniszczone. Because you will carry a sevenfold anointing. Ponieważ niesiesz 5-krotne namaszczenie. Hallelujah. Hallelujah. 7 also means, 7 oznacza również, it's the number of rest. Jest to liczba odpoczynienia. 7 means rest. 7 to odpoczynienie. I am not doing the work. Ja nie pracuję. To nie ja czynię te rzeczy. I rest in Jesus. Ja odpoczywam w Jezusie. And Jesus, a Jezus brings the victory. On przynosi zwycięstwo. Hallelujah! Hallelujah! It's not works. To nie nasze uczynki. My job, moim zadaniem, is to absorb Jesus. Jest zaabsorbować Jezusa. And allow him i pozwolić jemu to absorb me. By całkowicie wchłonął mnie i moją istotę. When I become one with him. Ponieważ kiedy się z nim zjednoczę? I think he does. Ja myślę, a on jest tym, który czyni. Hallelujah. Hallelujah. Because my thoughts, ponieważ moje myśli, become his thoughts. Stają się jego myślami. Right, let's go on quickly. I idźmy dalej szybciutko. Right, 7 also means, 7 również oznacza, it means transfer. Oznacza transfer. It says, jest powiedziane, right, in the book of Exodus, w Księdze Wyjścia, don't remove a baby calf from the mother. Żeby nie odstawiać młodego od jego matki krowy. You can only remove on the 8th day. Możesz to zrobić dopiero 8 dnia. Because 7, ponieważ 7 is DNA transfer. To transfer DNA. So the last days church, także Kościół czasów ostatecznych, will receive, otrzyma the transfer of fullness. Pełen transfer. Fullness. Pełnię transferu. It says that he will have a perfect bride. Także jest napisane, że ta oblubienica będzie idealna i bez skazy. It doesn't matter what it looks like now. I nieważne, jak ona teraz wygląda. He will have a perfect bride. On będzie miał idealną, perfekcyjną oblubienicę. Hallelujah! Hallelujah! So let's begin. Także zacznijmy. We're going to look at the 7 churches. Więc przyjrzymy się teraz 7 kościołom. Because hidden in the 7 churches, ponieważ jest coś ukryte w 7 kościołach, are the 7 steps, 7 kroków of transformation that's coming.
transformacji, która nadchodzi. Right? So let's look at the first one. Więc przyjrzyjmy się teraz pierwszemu. The first one is the church of Ephesus. Pierwszy z nich to kościół w Efezie. Revelation chapter 2 and verse 1. Objawienia 2, werset 1. It says, these things I say to you. I tutaj jest napisane, do anioła w Efezie napisz. He says, he who holds seven stars in his right hand. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce. And walks in the middle of seven golden lampstands. Który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników. Remember what I told you earlier? Przypominacie sobie, co przed chwilą powiedziałem? The tabernacle. Mamy świątynię. Outer court. I mamy dziedziniec zewnętrzny. Inner court. Wewnętrzny. Holy of holies. I miejsce najświętsze. Question is. I pytanie. Where's the lampstand? Gdzie jest świecznik? Lampstand. Świecznik. Is not in the outer court. On nie jest na dziedzińcu zewnętrznym. The lampstand. Świecznik. Is in the inner court. Jest w tym dziedzińcu wewnętrznym. Are you seeing this? Czy widzicie to? Come on, are you seeing this? No dalej widzicie? That's why I said. To dlatego ja powiedziałem. He's not talking about the Old Testament saints. Że on nie mówi tutaj o świętych Starego Testamentu. But he's talking about. Ale mówi. The New Testament church. O nowotestamentowym kościele. It starts. Ponieważ to zaczyna się. With the lampstand. Ze świecznikiem. Because you. Ponieważ ty. Are the light of the world. Jesteś światłością świata. Hallelujah! Hallelujah! You are a lampstand. Ty jesteś tym świecznikiem. You are not defeated. Jesteś nie do pokonania. Hallelujah! Hallelujah! So that it doesn't start with the priest. Także to nie zaczyna się od kapłana. Because in the New Testament. Ponieważ w Nowym Testamencie. We are all priests. My wszyscy jesteśmy kapłanami. We are all priests. Wszyscy jesteśmy kapłanami. It doesn't matter what title you have. Więc nieważne, jaki masz tytuł. We are a royal priesthood. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Let's go quickly. Idźmy dalej. Zechariah chapter 4 and verse 2. Zachariasza 4:2. It talks about a lampstand again. I znowu widzimy tutaj lampy. Right, you can write this passage of scripture down. Możecie sobie zapisać ten fragment pisma Zachariasza 4:2. Right, it says seven lamps. I mówi tutaj o siedmiu lampach. Right, this talks about solid golden lampstand. Jest tutaj są opisane solidne złote lampy. Why is seven so important? Ale dlaczego siódemka jest tak tutaj ważna? Because seven. Ponieważ siedem. Is the number of completion. To liczba pełni. So what he started. Więc to, co on zapoczątkował. 2000 years ago. 2000 lat temu. He is going to complete. On tego dokończy. He is going to complete it. On to całkowicie wypełni. Hallelujah! Hallelujah! You are going to be completed. Ty będziesz całkowicie pełny. He's not going to leave you halfway. On nie zostawi cię w połowie drogi. Three quarter way. Może trzy czwarte. 20%. 20%. 100%. 100%. Completed. Całkowicie pełen. Completed. Wypełniony. Hallelujah! Hallelujah. I don't have time to get into it. I nie mam czasu tutaj się rozczulać nad tym. But if you look at the seven churches, ale gdybyśmy się przyjrzeli tym siedmiu kościołom, it is a progression. To widzimy pewną progresję. Because the church of Ephesus, ponieważ kościół w Efezie, literally, on dosłownie starts in the garden. Zaczyna się w ogrodzie. Garden. W ogrodzie. The church of Laodicea, z kolei kościół w Laodycei, which is the last church, czyli ostatni z kościołów, ends, on kończy się in the throne room of God. W sali tronowej samego Boga. Starts in the garden, więc zaczynamy w ogrodzie, ends in the throne room. I kończymy w sali tronowej. He's talking about. On tu mówi. Us. O nas. Us. O nas. Adam started in the garden. Ponieważ Adam zaczął w ogrodzie. And we end in the throne room. A my kończymy w sali tronowej. Hallelujah! Hallelujah! We end in the throne room of God Almighty. My kończymy w sali tronowej Boga Wszechmogącego. We are designed for His throne room. My zostaliśmy zaprojektowani po to, żeby być w Jego sali tronowej. What an awesome God we have. Cóż za niezwykły Bóg, wspaniały Bóg, którego mamy. What a powerful God we have. Bóg pełen mocy to nasz Bóg. This is His design. I to jest Jego projekt. Right? So there are seven things that will happen. Więc mamy siedem rzeczy, które nadejdą.
Right, look, let's look at Revelation 2 and 7. Objawienia 2:7. He says to him who overcomes. Więc tutaj jest napisane, kto ma uszy, niech słucha. He says, I will give to eat the tree of life. Bo temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia. Which is in the midst of the paradise of God. Które jest w środku raju Boga. Isn't that interesting? Nie jest to ciekawe? Adam ate the wrong fruit. Spożył zły owoc. In the wrong garden. W złym ogrodzie. But Jesus is saying, ale Jezus, I'm not going to give you the fruit from the garden of Eden. Mówi tutaj, ja nie dam ci tego owocu z ogrodu Eden. But I'm going to give you the fruit from the garden of paradise. Ale dam ci tutaj jeść owoc z drzewa pośrodku raju. What is this talking about? O czym on tutaj mówi? Where is the connection? Gdzie mamy to połączenie? The garden of Eden. Ten ogród Eden. The devil told Adam. Właśnie tam diabeł powiedział Adamowi. If you eat this fruit, jeżeli spożyjesz ten owoc, you will become like God. Staniesz się jak Bóg. Remember? Pamiętacie? You will become like God. Staniesz się jak Bóg. But Adam forgot. Ale Adam zapomniał, he was already like God. Że on już był jak Bóg. He forgot. On zapomniał. So this Jesus is saying, więc tutaj Jezus mówi, Adam, if you eat this fruit, Adamie, jeżeli ty spożyjesz ten owoc, you will become like God. Ty staniesz się jak Bóg. Here Jesus is saying, ale tutaj Jezus mówi, I give you this fruit, ja daję ci ten owoc, and this fruit is from the tree of life. Ale ten owoc jest z drzewa życia. So what is the first thing that will happen? Więc co to jest ta pierwsza rzecz, która ma nadejść? W tej transformacji, pierwszy krok. You will receive a new spirit. Otrzymasz nowego ducha. The life of God will begin to come into you. Boże życie zacznie być w ciebie wlewane. The Bible says in 2 Corinthians 5:17, the old has passed away. Ponieważ Biblia mówi w 2 Koryntian 5:17, że stare minęło. Behold, everything is new. Oto wszystko stało się nowe. It's new. Stało się nowe. So the first level. Także pierwszy poziom. You receive. To otrzymujesz. The newness of life. Świeżość i nowość życia. You receive otrzymujesz a new dimension nowy of poziom life. Życia. And this is not physical life. I to nie jest życie fizyczne. This is spirit life. To jest życie duchowe. Spirit life. Życie duchowe. Will start coming on the inside of ono you. Ono zacznie być w ciebie wlewane. Because of time. Ze względu na czas. Let's go quickly. Idźmy dalej. Second. Po drugie. Let's read chapter 2 verse 10. Przeczytajmy objawienie 2:10. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. So here he says, więc tutaj on mówi, in the first point, że po pierwsze, you receive the spirit of life. Otrzymujesz tego ducha życia. Because you are a new creation. Bo jesteś nowym stworzeniem. In a second, ale po drugie, he says you receive the crown of life. On mówi tutaj, że otrzymujesz koronę życia. It says that you will go through tribulation for 10 days. Ale mówi tutaj, że przejdziesz przez ucisk, który będzie trwał 10 dni. You will be tested. Będziesz testowany. You see, this is talking about, on tutaj mówi, the confrontation of your soul nature. O konfrontacji ze swoją duszewną naturą. Your soul nature. Ponieważ natura twojej duszy will now be transformed. Będzie teraz ulegała transformacji. Because of the invasion of the spirit life. Ze względu na inwazję życia duchowego. Your soul cannot remain the same. Twoja dusza nie może się ostać taka sama. Revelation 12 and 11 it says. Objawienie 12:11 mówi. They overcame. Że oni zwyciężyli. By the blood of the lamb. Przez krew baranka. By the word of their testimony. I przez słowo świadectwa swego. And they love not their life. I nie umiłowali swojego życia. One of the biggest weakness of the soul. I jedną z największych takich przywar duszy. Is self-worship. Jest umiłowanie samego siebie. Self
attention. Samo uwielbienie. At this second level, i na tym drugim poziomie, there will be a change in your soul. Będzie, zadzieje się ta zmiana w twojej duszy. Because there will be a new measure of God's love that will begin to invade you. Ponieważ będzie nowy poziom Bożej miłości, która zacznie swoją inwazję na ciebie. So it says. Także tutaj jest powiedziane. It says they love not their lives. Że oni nie umiłowali swojego życia. They didn't love their life anymore. Oni już nie kochali swojego życia. Because at the second level. Ponieważ na tym drugim poziomie. Their soul is transformed. Ich dusza podlega transformacji. Their soul has been changed. Ich dusza się zmieniła. And so, a więc now, teraz there is a new measure of love. Jest nowa miara miłości. You see, love, widzicie, miłość is the greatest, the Bible says. Jest największa, jak mówi Biblia. You see, when you are walking in the love of God. Bo widzisz, kiedy kroczysz w Bożej miłości, the devil cannot touch your life. Diabeł nie jest w stanie dotknąć twojego życia. The devil cannot defeat you. Diabeł nie jest w stanie cię pokonać. Whatever is thrown at you. Cokolwiek jest w ciebie rzucane. You overcome. Ty przez to przechodzisz zwycięstwo. Because of the love of God. Ze względu na miłość Bożą. So the first level. Także pierwszy poziom. You receive. Otrzymujesz. The spirit of life. Ducha życia. The new reason for life. Nowy powód, by żyć. At the second level. Na drugim poziomie. You receive. Otrzymujesz. The transformation of your soul. Transformację duszy. As your soul is being transformed. I kiedy twoja dusza ulega transformacji. You have a new measure of God's love. Masz nową miarę Bożej miłości w sobie. A new measure. Nową miarę. Something changed on the inside of you. Coś się wewnątrz zmieniło. See, things don't matter anymore. Pewne rzeczy już się nie liczą. Possession don't matter anymore. Rzeczy, które posiadasz, one nie mają wartości. Why? Dlaczego? Because you have a higher possession. Ponieważ masz coś, co jest bardziej wartościowe. Higher possession. Bardziej wartościowe. That's why Jesus said. I oto dlaczego Jezus powiedział. Friendship with this world is the enemy of God. Że przyjaźń z tym światem jest byciem wrogiem w stosunku do Boga. Come on. No dalej. Friendship with this world is the enemy of God. Jeżeli się przyjaźnimy ze światem, so jesteśmy wrogami Boga. Więc na tym drugim poziomie. You love the things of God. Zaczynasz kochać, pałać miłością do rzeczy Bożych. You love the work of God. Zaczynasz pałać miłością do dzieł Bożych. You love the ministry of God. Zaczynasz kochać służbę Bożą. Because this transformation. Bo dochodzi ta transformacja. Transformation. Transformacja. Is going on the inside of you. Ona ma miejsce wewnątrz ciebie. Come on. No dalej. You see, it's easy. Widzicie, łatwo. To come to the altar. Przyjść sobie do ołtarza. Close your eyes. Zamknąć oczy tu z Receive przodu, Jesus. Przyjąć Jezusa. And then walk away. I potem sobie odejść. That's not transformation. To nie jest transformacja. You know what that is? Wiecie, co to jest? Invitation. To jest zaproszenie. Don't equal invitation to transformation. Ale nie myśl sobie, że zaproszenie jest równe transformacji. Transformation. Transformacja. Is a lifetime. Zajmuje nam całe życie. Invitation. A zaproszenie. Is a moment. To moment. It's only a moment. To tylko chwila. That's why Paul said. Dlatego Paweł powiedział. Work out your salvation. Abyście wypracowywali swoje zbawienie. You have to work it out. Musisz się wypracowywać. You have to come into alignment. Musisz się zgodzić z tym. And bring your soul to surrender. I sprawić, że twoja dusza się podda. Your soul must come to submission. Twoja dusza musi być podległa. I don't feel like doing it. Ja nie chcę tego robić, nie chcę mi się. Who cares what you feel? A kto o to dba? Just do it. Po prostu to zrób. Hallelujah. Hallelujah. Just do it. Po prostu to zrób. Amen. Amen. Very quickly, number three. Szybciutko, trzy. The church of Pergamos. Mamy Pergamon. Let's read verse 12. Przeczytajmy werset 12. The angel of the church in Pergamos, right? A do anioła kościoła w Pergamonie napisz. He was a two-edged sword. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. He said, "Repent, I come quickly." On mówi,
pokutuj, ponieważ szybko przychodzę. He says, I will fight with the sword in my mouth. I on tutaj mówi również, będę walczył z nim mieczem moich ust. I will fight with the sword in my mouth. Będę walczył z nimi mieczem moich ust. And then he says in verse 17. I w wersecie 17 kontynuuje mówiąc, I will give you hidden manna. Że dam ci jeść z manny ukrytej. The third dimension. Także mamy tutaj poziom trzeci. Is the dimension. Poziom. Where the word Jesus. Kiedy słowo, którym jest Jezus, begins. Zaczyna. To actually make transformation. Zaczyna przynosić właściwą transformację. Spirit comes, więc przychodzi duch. Soul changes, i zmienia się dusza. Word comes. I przychodzi słowo. If soul don't change, jeżeli dusza się nie zmieni, word has no effect. To słowo nie jest efektywne. How many of you pastors know this? Ilu z was pastorzy się z tym spotkało? You preach to the same guy. Głosisz temu samemu człowiekowi przez 10 lat. Nothing happened. Nic się nie zmienia. Every Sunday. I każdej niedzieli. Pray for me. Proszę się pomóc. I struggle. Ja się zmagam. I struggle. Ja się zmagam. I struggle. O, zmagam się. I want to take this and throw on him. I chciałbym po prostu to wziąć i cisnąć w tego człowieka. Why? Dlaczego? Because every week. Ponieważ każdej niedzieli. I struggle. O, zmagam się. Kill your soul. No zabij swoją duszę. If you don't want to kill your soul, jeżeli nie chcesz zabić swojej duszy, ask your pastor to kill your soul. To poproś pastora, żeby ją zabił. So you cannot receive the word. Nie możesz przyjąć tego słowa. You know, I pity pastors. Wiecie co, żal mi pastorów. You know, my wife and I pastored a church for almost 20 years. Razem z żoną byliśmy pastorami kościoła przez prawie 20 lat. Still have a church in Singapore, in Nepal. And China. Nadal mamy kościół w Singapurze, w Nepalu i w Chinach. That we oversee. I my nadzorujemy te kościoły. The pastor studies. Ale pastorzy, oni studiują? Tuesday, Wednesday, Thursday. Oni uczą się we wtorek, środę, czwartek. He's excited. I oni czytają to słowo. I niedzielę są podekscytowani. And then he finish. I kiedy głoszą, kończą, his member come to him. Podchodzi członek kościoła. Pastor. I mówi, pastorze, I got the same word. O, ja to samo słowo otrzymałem. I got the same word. O, otrzymałem to samo słowo. You know where I got the word? O, wiesz, gdzie ja je otrzymałem? In the toilet. Siedziałem na toalecie. 3 days, the pastor study. A ten pastor studiował i czytał słowo Boże przez 3 dni. Fasting. Pościł. This clown. A ten clown, he said, on mówi, he got same revelation. Że on otrzymał to samo objawienie. In the toilet. Siedząc na toalecie. Ha? No effect. Nie ma tu żadnego efektu. You know why? Wiecie dlaczego? Soul never changed. Bo ta dusza nigdy nie doznała zmiany. Nie zmieniła się. In order for the word to go in. A żeby słowo weszło do wewnątrz, soul has to change. To dusza musi się zmienić. If soul don't change, jeżeli dusza się nie zmieni, watch this. Przyjrzyj się temu. If soul don't change, jeżeli dusza się nie zmieni, when you come to the third level, jeżeli znajdziesz się na poziomie trzecim, you get dead food. Dead. That means a plastic food. Zaczynasz mieć jakby, otrzymujesz plastikowe pożywienie. But if you change, ale jeżeli się zmienisz, you get otrzymujesz hidden manna. Mannę ukrytą. Hidden manna. Ukrytą mannę. One word your pastor shares. Jedno słowo, którym się podzieli one twój pastor. Scripture. Jeden fragment pisma. Becomes stuck to you. Nagle on przyczepia się wręcz do ciebie. Stuck. On z tobą chodzi. Why? Dlaczego? Because now. Ponieważ teraz. This is hidden manna. To ta manna ukryta. Hidden revelation. Ukryte objawienie. That penetrates you. Które cię penetruje, wiesz. Look at what it does. I zobaczcie, co to się dzieje. It says. Jest napisane. It will come out. Że to przyjdzie. Like a
sword. Niczym miecz. In his mouth. Jego ust. And your mouth. I w twoich ustach. Your mouth. W twoich ustach. Will align. Kiedy twoje usta się zgodzą. With his mouth. Z jego ustami. Every time you speak. I to wtedy, za każdym razem, kiedy będziesz mówił. Life comes. Życie będzie płynęło. Healing comes. Uzdrowienie przyjdzie. Breakthrough comes. Przełom przyjdzie. Miracles come. Cuda przyjdą. Because now. Ponieważ oto teraz. You are walking. Ty chodzisz. In oneness. W jedności. With his word. Z jego słowem. Spirit transformed. Więc mamy przemienionego ducha. Spirit filled. Wypełnionego. With the life of God. Życiem Bożym. Soul change. Przemijane duszy. Now double-edged sword. I nagle mamy miecz obosieczny. Double-edged sword. Miecz obosieczny. It says, więc tutaj to mówi, God did not allow, że Bóg nie pozwolił, the words of Samuel to fall to the ground. Żeby słowa Samuela upadły na ziemię. Elisha said, i Elizeusz powiedział, he said, powiedział, upon my word, na moim słowie, not God's word, on powiedział, na moim słowie, nie na słowie word. Bożym, na moim słowie, because polegaj po, ponieważ God's word, Boże słowo became his word, stało się jego słowem, his word, a jego słowo became God's word, stało się Bożym słowem. And God's word, kiedy Boże słowo becomes your word, staje się twoim słowem, your word, twoje słowo now become God's word, staje się Bożym słowem. Hallelujah. 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 Are you seeing this? Czy wy to widzicie? You see, that's why. Oto dlaczego. The Apostle Paul. Apostoł Paweł. Who wrote. Napisał. Three quarter of the New Testament. Trzy czwarte Nowego Testamentu. His word. Jego słowo. Became God's word. Stało się Bożym słowem. If the word. Jeżeli słowo. Cannot penetrate you. Nie może cię penetrować i przyszywać, then that word, to słowo, has no power in you. Ono nie ma w tobie mocy. The word, słowo, must touch you first. Ono wpierw musi ciebie przeciąć. Come on. No dalej. Don't be a religious freak. Nie bądź tutaj osobą religijną. You know, go back from this is our time conference. No, nie wracaj z this is our time. And then become a religious freak. Żeby stać się jakimś wariatem religijnym. Go back to your church. Wrócić do swojego kościoła. I was prayed by Jakub Kamiński. Modlił się o mnie Jakub Kamiński. And Leszek Mocha. I Leszek Mocha. I have a word for you. Więc mam dla ciebie słowo. Crazy people, crazy. Wariaci. Crazy people. Wariaci. Who do you think you are? Kim ty myślisz, że jesteś? You know, my wife and I were in Israel. Wiecie, wraz z żoną byłem w Izraelu. We saw this one lady. I widzieliśmy tą jedną kobietę. She was praying for people, two ona, young people. Ona modliła się o ludzi. On the side of the street. Na ulicy. And the young people. I młodzi ludzie. Were on their knees. Oni byli na kolanach. I was thinking. A ja sobie myślałem. Halo? Halo? Why? Dlaczego? Why you have to put a show? Dlaczego musi to być taki show? Why? Dlaczego? Why do you have to have them on the street kneeling? Dlaczego oni muszą klęczyć na ulicy? And then you are this glorious person. A ty jesteś tą chwalebną osobą. You pray long. I modlisz się samotnie. Longer. I głośno i długo. Until their knee cannot take it. Do momentu, kiedy tego nie przy... A twoje kolana tak drżą. Why? Dlaczego? If you have the original, you don't need the duplicate. Jeżeli masz oryginał, po co ci podróbka? Come on. No dalej. You don't need the duplicate. Nie potrzebujesz podróby. If you have the original, jeżeli masz oryginał, you don't need to perform. Nie potrzebujesz teraz jakiegoś show. No need. Nie ma takiej potrzeby. Hallelujah. Hallelujah. The word, ponieważ słowo works by itself. Ono działa samo w sobie.
The problem with the word. I problem z słowem. The problem with the word. Problem. Let me give you a very deep revelation. Deep. Pozwólcie, że dam wam bardzo głębokie objawienie. The problem with the word. Problem ze słowem. It's not the word. Problemem ze słowem nie jest słowo. It's you. Problemem jesteś ty. Very deep. Greek, Hebrew and Dutch. Bardzo głębokie. Greka, hebrajski, a nawet niderlandzki. Hallelujah. Hallelujah. Very quickly, I'm watching my time. Szybciutko, bo brakuje nam czasu. Because I want to hear Pastor Leszek. Ponieważ ja chcę słuchać pastora Leszka. So here it says. I tutaj jest napisane. Right? It says. Jest napisane. I give you a new name. Że dam ci nowe imię. I give you a white stone, verse 17. W wersecie 17 dam ci nowe imię i dam ci biały kamyk. Right? What is he talking about? O czym on tutaj mówi? He will give you revelation. Także on ci da objawienie. Of the powers. Mocy. Of the age to come. Mocy wieku, który nadchodzi. Whatever is coming. Więc cokolwiek nadchodzi. You will see it now. Ty to już będziesz w stanie zobaczyć. You will see it now. Ty to już teraz zobaczysz. Hallelujah. Hallelujah. Abraham saw the future. On widział przyszłość. In the present. Będąc w teraźniejszości. Jesus wasn't born. Jezus jeszcze się nie narodził. Jesus had not gone to the cross. On jeszcze nie był na krzyżu. But the Bible says. Ale Biblia mówi. God said to him. Że Bóg mu powiedział. You are righteous. Ty jesteś sprawiedliwy. By faith. Ze względu na twoją wiarę. Took the future. Więc on wziął przyszłość. And put it in the present. I włożył ją w teraźniejszość. Put it in the present. Teraźniejszość. So the revelation that will come. Także objawienie, które przyjdzie. Is what God's going to do in the future. To jest objawienie tego, co Bóg uczyni w przyszłości. You will see it now. Ale ty to zobaczysz teraz. You will do it now. Teraz to będzie. You will believe now. Teraz będziesz miał tą wiarę. Hallelujah. 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 Let's go. Hallelujah. Idźmy dalej. Amen. Amen. Number four. Po czwarte. The church of Thyatira. Mamy Tiatyrę i kościół w Tiatyrze. Chapter 3, verse 26-27. Objawienie, werset, rozdział trzeci. Let's read that. 26-27. Objawienie, rozdział trzeci. Let's read that, yeah. 20... Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak ja otrzymałem od mego ojca. Same way, correct? Is it chapter 2? Thyatira, correct? Got it correct? Yes. Yeah. Okay. Right. So in verse 28. Także w wersecie 28 i dam mu gwiazdę poranną. Remember what I talked about yesterday? Pamiętacie, o czym mówiłem wczoraj? It says, mówi tutaj o tym, I will give him, że dam mu the morning star. Dam mu gwiazdę poranną. Werset 28, objawienie 2. Will give him the morning star. Dam mu gwiazdę poranną. Okay, because of time I won't go deep in. I ze względu na czas ja nie będę się tu zagłębiał. Jesus is the morning star. Jezus to jest gwiazda poranna. We are not the morning star. To nie my jesteśmy gwiazdą poranną. But Jesus, ale Jezus, coming inside of us, który jest w nas, now we have the morning star. Sprawia, że teraz my mamy gwiazdę poranną. What does the morning star do? I co robi gwiazda poranna? Isaiah, w Izajasza, chapter 60, rozdziale 60, verse 1, wersecie pierwszym, it says, jest napisane, arise, powstań, and shine, zajaśnij, your light has come, ponieważ przyszła twoja światłość. Your light has come, przyszła twoja światłość. The glory of God, i chwała Pana, has risen upon you, wzeszła nad tobą. Upon you. Nad tobą. Look at it again. Przyjrzyjmy się temu ponownie. Spirit life. Mamy życie duchowe. Number one. Po pierwsze. Love. Miłość. Transforms the soul. Która transformuje duszę. Number three. Po trzecie. The word. Słowo.
penetrating you. Które penetruje wewnątrz siebie. Becoming living manna. I staje się żywą manną. Number four. A po czwarte. You are the light of the world. Ty stajesz się światłością świata. The light of the world. Światłem świata. Now this light. I to światło. Is breaking forth. Ono się wydobywa na zewnątrz. Look at what it says. Przyjrzyjmy się temu, co jest tu napisane. It doesn't just say light. Tutaj nie jest tylko powiedziane światłość. It says I give you power over nations. Tutaj wcześniej jest napisane dam ci władzę nad narodami, werset 26. Light. Light. Światłość. And power. I moc. Light. Światłość. And power. I moc. Wherever you go. Więc gdziekolwiek się udasz. The light. To światło. And the power. I ta moc. Will transform. One będą przemieniały. Nations. Narody. Nations. Narody. Nations. Narody. For the glory of God. Narody na chwałę Because Pana. At this fourth level. Ponieważ na tym czwartym poziomie. The light of God. To światłość Boża. Breaks forth. Ona się wyłamuje na zewnątrz. It breaks forth. Ona jest wylana na zewnątrz. The light of God. To światłość Pana. Is the love of God. To miłość Boża. Hallelujah. Alleluja. The light of God. Ta światłość Pana. Is Jesus Christ. To Chrystus Jezus. He will break forth. On się wyłoni na zewnątrz. 2 Peter chapter 1 verse 19. 2 Piotra 1:19. He says so we have a prophetic word. Mamy też mocniejsze słowo prorockie. Confirm. Potwierdzone. He says which you do well as the light shines in the dark place. A wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w miejscu ciemnym. Until the day dawns, dopóki dzień nie zaświta. And the morning star rises in your heart. I jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. It's very interesting. Bardzo ciekawe. What does it say? Co tutaj jest napisane? At the third stage, na tym trzecim poziomie, you are now receiving the word. Ty otrzymujesz to słowo. You are receiving revelation. Otrzymujesz to objawienie. But now, ale teraz that word to słowo is now breaking forth. Ono się wyłania na zewnątrz. Because as the light ponieważ kiedy światłość comes on the word, zajaśnieje nad słowem. Watch this, watch this. Przyjrzyjmy się temu, uwaga. The light of God, kiedy światłość Pana stage four, poziom czwarty comes on the word, przychodzi i jaśnieje nad słowem. The Bible says, Biblia mówi the written word, że to słowo spisane will become stanie się the living word. Żywym słowem. No more written. Nie już tylko zapisanym. Now it's alive. Teraz ono jest żywe. It's alive. Ono jest żywe. It's in you. Ono jest wewnątrz you ciebie. Are the living word. Ty jesteś tym chodzącym żywym słowem. It's no more in some book. To nie jest już coś w książce. No more. Nie. No more. Nie, już dłużej nie. In some book. Nie w jakiejś książce. But it's now. Ono teraz. Written. Ono jest zapisane. In your life. W twoim życiu. One time. Pewnego razu. A Muslim was arguing with me. Pewien muzułmanin się ze mną sprzeczał. He was talking about his prophet. On tam mówił o swoim proroku. And I didn't want to get into an argument. I ja nie chciałem się tutaj sprzeczać. And so I concluded my discussion like this. Więc podsumowałem moją dyskusję w ten sposób. I said, you know about your prophet. Ja powiedziałem, ty wiesz dużo o swoim proroku. But I have. Ale ja mam. Seen my prophet. Mam, ja widziałem mojego proroka. So he said, what do you mean? A on powiedział, co masz na myśli? I said, this is what I mean. Powiedziałem, no to mam na myśli. I was 16 years old. Miałem 16 lat. I was swimming in a river. Ja pływałem w rzece. And I was drowning. I się topiłem. As I was drowning. I kiedy topiłem się. I said. Powiedziałem. Jesus. Jezu. If you are there. Jeżeli tam jesteś. Come and save me. Proszę przyjdź i mnie ocal. I said, within a few seconds. I po paru sekundach. I felt somebody touch my shoulder. Poczułem, jak ktoś dotyka mojego ramienia. I said, I turned around, więc się obróciłem. And there was Jesus. I tam był Jezus. And he told me, i on mi powiedział. This is what he told me, oto co mi powiedział. You will die one day, pewnego dnia umrzesz. But today, ale dzisiaj is not that day. To nie jest ten dzień. Hallelujah! Hallelujah!
I said, także powiedziałem, you have a written word. Masz coś spisane w słowie. But I ale ja have a living word. Ja mam żywe słowo. Because my savior. Ponieważ mój Zbawiciel is alive. On żyje. Alleluja! Alleluja! Alive. On żyje. A written word. Mamy spisane słowo. Number three. Po trzecie. Must become. Ono musi stać się. The living word. Żywym słowem. The living word. Żywym słowem. Halleluja. Halleluja. Living word. Żywym słowem. Ephesians 4:13 says. Efezjan 4:13 mówi. It says. Mówi. The fullness of Christ. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełni Chrystusowej. Fullness. Pełni Chrystusowej. Is coming on us. Pełnia Chrystusowa It's nadchodzi. Coming on us. Ona nadchodzi. It's coming on us. Ona nadchodzi. Hallelujah. Hallelujah. The glory of Christ. Chwała Chrystusa. It's coming on the church. Przychodzi na kościół. Pastors. Pastorzy. You must prepare the church. Musicie przygotować swoje kościoły. Get the church ready. Niech twój kościół się przygotuje. Because the glory is coming. Ponieważ chwała nadchodzi. Such powerful glory. Tak potężna chwała. Very quickly, number five. Szybko, pięć. The church of Sardis. Sardes. It says in verse 11. W wersecie 11 jest napisane. You can go back and read all this. Możecie to wszystko przeczytać, wrócić do tego. Right? If I quote wrong scripture, send me an email. Jeżeli może podaję złe tutaj fragmenty, to wyślijcie mi maila. Hallelujah. So Romans Revelation chapter 3. Objawienie 3. Right, it says verse 5. W wersecie Objawienie 3 w wersecie 5 jest napisane. It says he will clothe you with white garments. Że odzieje go w białe szaty. And he will confess your name before my father, he said. I wyznam jego imię przed moim ojcem, tak tutaj powiedział. See, at this stage, na tym poziomie, widzicie? Now the light penetrates. Mamy to światło, które przeszywa. And you become i ty stajesz się the living word. Żywym słowem. Stage five, a na poziomie piątym you become stajesz się a sons of God. Synem Bożym. Sons of God. Synem Bożym. Look at what happened to the sons of God. Przyjrzyjmy się, co się stało z synami Bożymi. Right, this is so powerful. To jest tak potężne. Right, the sons of God. Synowie Boży. That's a new dimension. To jest nowy poziom. Right, in Revelation 7 and 4, it also talks about this. W Objawienia 7:4 również jest o tym napisane. It says that they were washed. Oni byli obmyci. And they were wearing white. I mieli na sobie białe szaty. At this stage, i na tym poziomie, in verse 5 it says, w wersecie 5 jest napisane, I will not blot your name. Jest napisane, że nie wymarzę twojego imienia z księgi watch życia. This, watch this. Przyjrzyjmy się temu. Spirit life. Życie duchowe, soul change, zmiana duszy, word begins to break through, zaczyna się przełom w right, słowie, the word begins to break through, zaczyna się przełamywać to słowo, now word becomes living word, słowo spisane staje się słowem żywym, because of the light of God, ze względu na światłość Bożą, and this next stage, five, i na tym piątym etapie, you become the sons of God, stajesz się synem Bożym, you cross a line, ty przekraczasz linię of no return. I nie ma powrotu. No return. Nie ma powrotu. No return. Nie ma powrotu. Hallelujah! Hallelujah! What happened? Co się dzieje? Now! Teraz! You are immune. Jesteś odporny. You got God's immunity. Ty masz Bożą odporność. God's immunity. Bożą odporność. Which means what? Co to znaczy? No demon. Żaden demon. No devil. Żaden diabeł. No antichrist. Żaden antychryst. Can touch you. Nikt cię nie może dotknąć. Can touch you. Nikt cię nie może dotknąć. Impossible. Niemożliwe. Impossible. Niemożliwe. That's why the Bible says in Romans chapter 8. Biblia mówi, creation, że całe stworzenie is waiting, czeka
for the sons of God. Na objawienie się synów Boga. Number five. Po piąte. Is the number of grace. Ta liczba pięć to liczba łaski. We become. My stajemy się. The sons of God. Synami Bożymi. Because. Ze względu na to. Of the Son of God. Że ze względu na Syna Bożego. The Son of God. Syna Bożego. Made us a Son of God. Który sprawił, że my staliśmy się synami Bożymi. Come on! No dalej! Give him praise! Oddajmy mu chwałę! Come on! No dalej! Give him praise! Oddajmy mu chwałę! Give him praise! Oddajmy mu chwałę! He made us! To On! A son of God. Sprawił, że staliśmy się synami Bożymi. Two more. I got 15 minutes. Dwa jeszcze punkty, mam 15 minut. Six, Philadelphia. Philadelphia numer 6. Very quickly. Szybciutko. Revelation chapter 3, Objawienie verse 7. 3, werset 7. Let's read that very quickly. Przeczytajmy szybko. A do anioła kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Right. Number five. Numer 5. Son of God. Syn Boży. Number six. Numer 6. You get the key of David. Otrzymujesz klucz Dawida. What is the key of David? Czym jest klucz Dawida? You know what's the key of David? Wiecie, czym jest klucz Dawida? Worship. Uwielbienie. Worship. Uwielbienie. Worship. Uwielbienie. All this other worship? To inne uwielbienie? Why? Dlaczego? Because not son of God. Ponieważ nie jesteś synem Bożym. But stage five. Ale na poziomie piątym. You are the son of God. Stajesz się synem Bożym. You know who's your father. Wiesz, kim jest twój ojciec. You know your birthright. Wiesz, jakie masz prawa ze względu na swoją rodzinę. You know. Ty wiesz. Whose kingdom you are part of. Czyjego królestwa jesteś częścią. So number six. Także numer sześć. Now. Teraz. You have. Masz. The key. Klucz. Of worship. Do uwielbienia. Why David? Dlaczego Dawid? Why David? Dlaczego Dawid? Because David. Ponieważ Dawid is the only guy in the Bible. Jest jedynym człowiekiem na kartach Biblii. Whatever happened? Który cokolwiek by się nie działo. He worship. On uwielbiał. Whatever happened? Cokolwiek by się nie działo. I show you example. Pokażę wam przykład. First Samuel chapter 30 verse 6. You don't have to read it. Pierwszy Samuel 36. Możemy to tylko zapisać, nie będziemy czytać. Ziklag. This place is called Ziklag. Jest to miejsce, które nazywa się Ziklag. They come back. Oni wracają. The city is burning. I to miasto płonie. Children dead, wife dead. Żony zabite, dzieci Everything zabite. Everything gone. Wszystko zostało złupione. The Bible says. I Biblia mówi. All the pick up stone. Że wszyscy już podnieśli kamienie. They want to kill David. Żeby zabić Dawida. But the last verse says. Ale ostatni werset mówi. He strengthened himself. In God. Że Dawid wzmocnił się w Panu. He strengthened himself in God. On wzmocnił się w Bogu. This is a real worshiper. I to jest właśnie prawdziwy chwalca. No matter what happens. Nieważne co się dzieje. His worship never changes. Jego uwielbienie nie ulega zmianie. Nigdy się nie zmienia. You know why? Wiecie dlaczego? Because. Ponieważ. Stage number six. Numer 6, ten poziom szósty. Heavenly worship. Widzimy tutaj uwielbienie nieba. His worship. Jego uwielbienie. Is synchronized. Synchronizuje się. With heaven. Z niebem. Number seven. Numer 7. Laodicea. Laodicea. Let's read. Przeczytajmy. Verse 21, chapter 3. Werset 21 rozdziału 3. Temu, kto zwycięży,
dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Let's read also verse 14. I przeczytajmy też werset 14 z rozdziału 3. A do anioła Kościoła w Laodycei napisz: to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. This is so powerful. To jest tak potężne. Six stages. Mamy 6 poziomów, etapów. On the sixth stage. I na etapie 6. Unadulterated. Mamy pozbawiony jakiegokolwiek bałwochwalstwa. The purest form of worship. Czyste uwielbienie. Jesus told the woman at the Samaritan well. I to jest to, co Jezus powiedział Samarytance przy stół. Real worship. Prawdziwe uwielbienie. Is not ibal or gerizim. To nie jest na tej górze czy na tamtej. Or rather, Jerusalem or gerizim. Nie jest w Jeruzalemie albo w gerizim. But it's spirit and truth. Ale jest w duchu i w prawdzie. When you reach the sixth stage, także kiedy docierasz do etapu 6, the real worship comes out. Nagle wzmaga się prawdziwe uwielbienie. The worship, uwielbienie, that God deserves, którego godzien jest Bóg. Look at how he starts Laodicea. Ale przyjrzyjmy się, w jaki sposób zaczyna pisać do Laodycei. I want you to see this. Ja chcę, żebyście to zobaczyli. Look at how he starts it. Zobaczmy, w jaki sposób on tu rozpoczyna ten list. He says, on mówi, these things, te rzeczy, say, mówi, thee, amen. Amen. Jesus now is saying, Jezus mówi teraz, amen. Amen. Let it be! Niech tak się stanie! Let it be done! Niech się stanie! It's done! To się wykonało! Not we saying. To nie my mówimy. He is saying. Ale to on mówi. It is done! On tego dokonał. The faithful and true witness. Wierny i prawdziwy. And then he says. I później mówi. At the seventh stage, że na tym siódmym etapie we enter, wkraczamy the throne room, do sali tronowej. John 17, w Jana 17 Jesus prayed, Jezus się modli. Father, Ojcze, as you are tak with jak, me, jak Ty jesteś ze mną, let them, niech i oni be with us. Będą z nami. What has he done? Co on zrobił? He started the process. On rozpoczął ten proces. In the garden. W ogrodzie. And brought us. I zaprowadził nas. Back to his father. Z powrotem do Ojca. But now. Ale teraz. It's not just his father. To nie jest tylko już jego Ojciec. But our Father. Ale nasz Ojciec. Our Father. Nasz Ojciec. The process. Ten proces. Is complete. Jest wypełniony. Is complete. On się dokonał. We have 7 minutes. Mamy 7 minut. This is what I want us to do. I oto, co chcę, żebyśmy zrobili. I want us to rise up. Chciałbym, żebyśmy powstali. And I want us. I chciałbym. You don't need pastors to pray. Nie potrzebuję, żeby pastor się pastors o ciebie modlił. Did a lot of praying last few days. Oni ostatnio i wczoraj zwłaszcza bardzo dużo się modlili już. I want you to grab the hand of your neighbor on your right and on your left. Ale chciałbym, żebyś uchwycił ręką swojego sąsiada po prawej i po lewej stronie. Złapmy się za ręce. And I want you to pray. I chciałbym, żebyś for się modlił. Each other. Żebyśmy modlili się o siebie nawzajem. And I want you to declare, i chciałbym, żebyś teraz ogłaszał, we are, my jesteśmy the glorious church, chwalebnym Kościołem. We are, jesteśmy the glorious church, chwalebnym Kościołem. Hallelujah. Hallelujah. And I want us to pray, i chciałbym, żebyśmy się modlili, the person on the left, o osobę po lewej, and the person on the right, osobę po prawej, all these 7 steps, i abyśmy przeszli przez te 7 kroków of transformation, przemiany,
Starting zaczynając with the spirit life z życiem duchowym and finishing i kończąc with the highest presence z największą obecnością. You know what's the highest presence? Wiecie, co jest tak naprawdę największą obecnością? Throne room. Ona znajduje się w sali tronowej Boga. The Father. Ojciec. Inside of you. Jest wewnątrz ciebie. And you. A ty. Inside of him. Jesteś wewnątrz niego. Let's pray. Pomódlmy się. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Pomódlmy się. Increase your glory. Panie, niech Twoja chwała wzrasta. Increase your glory. Niech ona wzrasta. Panie. New revelations. Twoje objawienie. New understanding. Nowe zrozumienie. New potential. Nowy potencjał. Over your church. Nad Twoim kościołem. Over your church. Nad Twoim kościołem. As they go forth. Tak jak idą. As they go forth. Tak jak idą. Today. Dzisiaj. There will be a new presence. Będzie nowy poziom obecności. In all their churches. We wszystkich tych kościołach. All their churches. We wszystkich ich kościołach. A new presence. Twoja obecność w nowym poziomie. A new authority. Nowy autorytet. A new glory. Nowa chwała. Will be over them. Będzie nad nimi. Will be over them. Będzie nad nimi. Their confidence. Ich pewność will not be in themselves. Nie będzie zakorzeniona w nich. But will be in you. Ale będzie zakorzeniona w Tobie. In you, Father. W Tobie, Ojcze. Father of glory. Ojcze chwały. Father of glory. Ojcze chwały. Fill us today. Wypełniaj nas dzisiaj. Fill us today. Wypełniaj nas dzisiaj. With a confidence in you. Tą pewnością w Ciebie. With a authority. In you. Autorytetem zakorzenionym w Tobie. With a presence in you. Obecnością w Tobie. As Paul said. Tak jak Paweł pisał. In him we live. W nim żyjemy. In him we move. W nim się poruszamy. In him we have our being. W nim jest nasza istota. Come on, lift your hands. No dalej, podnieśmy nasze ręce. Lift your hands. Podnieśmy nasze dłonie. Lift your hands. Podnieśmy nasze dłonie. Come on, begin to declare. Zacznijmy ogłaszać teraz. Begin to declare. Zacznijmy ogłaszać. I am the glorious church. Jestem chwalebną oblubienicą. I am the glorious church. Jestem chwalebną oblubienicą. I am a son of God. Jestem synem Bożym. I am a child of God. Jestem dzieckiem Bożym. What Jesus started. To, co Jezus zapoczątkował. He will complete it. On tego dokona, wypełni what to. Jesus started, to, co On zapoczątkował. He will on. Finish it. On to skończy. Finish. On to skończy. Come on. No dalej. Give him praise. Oddajmy Mu chwałę.